Na żółtym tle biały napis: Fundusze Europejskie na Podkarpaciu. Salon groomerski. Kobieta kąpie Maltańczyka. Zakup ostatniego psa spowodował, że postanowiłam zostać groomerem. Projekt dał mi możliwość wystartowania z moją nową firmą Dogopasja. Fundusze, które otrzymałam z dotacji unijnej, wykorzystałam na wyposażenie całkowite salonu groomerskiego. Duży pies z gęstym futrem. Kobieta suszy go suszarką. Ten otrzepuje się. Napis: Urszula Zielińska. Dogopasja. Na trawie pod drzewem gigantyczna biała róża. 3 lata temu, gdy przeglądałam tak spontanicznie internet, to napotkałam właśnie takie gigantyczne kwiaty, które mnie mega zainspirowały. Później zaczęłam szukać, czy to jest w ogóle na rynku polskim i okazało się, że to jest produkt niedostępny, więc stwierdziłam, dlaczego to nie ja mam być, która zapoczątkuje te trendy. Udział w projekcie pozwolił mi rozwinąć moją firmę, poszerzyć zakres działania, jak i również pozyskać nowych klientów. Pod ścianą kwiaty imitujące dekoracyjny czosnek i przekwitnięty kwiat mniszka. Napis: Renata Hudela, wielkie dekoracje. Kielich róży na wysokości twarzy kobiety, ona stoi, uśmiecha się do nas. Naprawą samochodów zajmuję się od 25 lat. Warsztat. Będąc jeszcze w drugiej klasie szkoły średniej, zaczynałem podglądając do mojego kolegi, który po prostu zaszczepił mnie pasją robienia samochodów, bo jest to jedyna praca, która tak naprawdę sprawia przyjemność i widać efekty swojej pracy. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej zakupiłem masę sprzętu specjalistycznego, na który nie byłoby mnie stać wyłożyć tego z własnej kieszeni. Napis: Piotr Tomecki, Globcar. W filmie zaprezentowano uczestników projektu Pakiet na Start.